Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Przedwczoraj, 29 czerwca, doszło do skandalu z udziałem ambasadora Ukrainy w Berlinie, Andrija Melnyka. W programie emitowanym na żywo na kanale Jung und Naiv w serwisie YouTube w rozmowie z Tylo Jungiem, niemieckim dziennikarzem i podcasterem, Andri Melnyk relatywizował dokonane na Polakach bestialskie zbrodnie nacjonalistów Stepana Bandery. Doszło do niebywałego wprost skandalu związanego z relacjami wzajemnymi w sytuacji, kiedy Polska jest absolutnym liderem. Jeśli chodzi o wsparcie udzielane Ukraińcom, mamy do czynienia z no, atakiem, trzeba tak to wprost powiedzieć, atakiem na polską pamięć historyczną. Ukraiński dyplomata nie jest osobą prywatną i nie był to absolutnie żaden prywatny wywiad, tylko wywiad publiczny, emitowany na żywo, mający bardzo duże zasięgi, kanał ma bardzo duże zasięgi, ponieważ, ponieważ ma ponad 400 tysięcy subskrybentów, już od dwóch dni ten, ten wywiad ma ponad 100 tysięcy wyświetleń i jakiekolwiek mówienie o tym, że, był to, że były to prywatne jakieś opinie ambasadora, czy też prywatna rozmowa, absolutnie nie mogą przekonywać. Ambasador Ukrainy I w ogóle każdego innego państwa nie jest osobą prywatną i nie wygłasza publicznie prywatnych opinii, ale reprezentuje swoje państwo. Ukraiński dyplomata w rozmowie z Tilo Jungiem komentował historyczne spory na linii Polska-Ukraina, no, zwłaszcza te dotyczące Stepana Bandery. Wiemy doskonale, że to Bandera przewodził jednej z frakcji organizacji ukraińskich nacjonalistów której zbrojne ramię dowodzone przez Romana Szuchewycza, zbrojne ramię, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, było odpowiedzialne za ludobójstwo na ludności polskiej Wołynia i Galicji Wschodniej w latach 40. XX wieku. W wyniku tego ludobójstwa... Śmierć poniosło ponad 100 tysięcy Polaków, i mieliśmy do czynienia z ludobójstwem wyjątkowo okrutnym. Warto to podkreślić, że skala okrucieństw była niespotykana, właściwie w skali całej historii Polski. Trudno o tak wielką skalę, tak Straszliwego okrucieństwa, którego dopuszczali się Ukraińcy na Polakach. W programie Jung, Jung und Naiv ambasador Melnyk został zapytany o masakry polskiej ludności, i tutaj starał się usprawiedliwić te mordy. To jest coś nieprawdopodobnego. Mamy do czynienia z nie tylko próbą zafałszowania historii, ale w ogóle mamy tutaj do czynienia z no, z, z nieprawdopodobnym skandalem dyplomatycznym. Stawiał znak równości między mordami dokonywanymi przez Ukraińców a działaniami odwetowymi Polaków. Co więcej, absolutnie odmówił tutaj nazwania Bandery Mordercą, próbował bardzo nieudolnie zresztą pokazywać, że Ukraińcy byli. Prześladowani w II Rzeczpospolitej, i to miałoby usprawiedliwić skalę tego okrucieństwa i skalę tego ludobójstwa, którego dopuściła się ukraińska powstańcza, powstańcza armia. No i to nie była pojedyncza wypowiedź ambasadora Melnyka, ponieważ już po wyemitowaniu na żywo tego programu dyp ukraiński dyplomata wdał, wdał się w dyskusję w mediach społecznościowych, przede wszystkim mam tutaj na myśli Twittera, i co więcej brnął dalej w obronę, w obronę Stepana Bandery i cały czas, cały czas starał się podtrzymywać swoje, swoje stanowisko. Polski MSZ zareagował. Doszło do rozmowy ministra Zbigniewa Rała i Dmytro Kuleby. Ukraiński MSZ wydało komunikat, w którym odcięło się od słów ambasadora Melnyka. Natomiast no, trzeba jasno powiedzieć, że jest to absolutnie za mało. To jest, to jest skala tych kłamstw, które padły i skala oskarżeń pod adresem Polski jest absolutnie czymś niedopuszczalnym i to, że skończyło się tylko i wyłącznie na odcięciu się od słów ambasadora, który przecież jest oficjalnym reprezentantem państwa ukraińskiego, no jest po prostu nieporozumieniem. Ja tylko przypomnę, że pięć miesięcy temu bardzo duże oburzenie, wielkie właściwie oburzenie na Ukrainie i, w, na, i także w ukraińskiej ambasadzie w Berlinie wywołały słowa dowódcy niemieckiej marynarki wojennej, wiceadmirała Kaja Achima Szynbacha. Schinba, w czasie, no, kiedy trwała wojna na, na Ukrainie, kiedy już doszło do tej otwartej agresji rosyjskiej, Szynbach na spotkaniu w Indiach, na takiej konferencji w Indiach, mm, mówił o Władimirze Putinie jako o człowieku, jako o polityku, który zasługuje na szacunek. Mówił także o Półwyspie Krymskim, który jego zdaniem już nigdy nie wróci pod kontrolę. Kijowa. No, wybuchł oczywiście ogromny skandal. Niemieckie siły zbrojne no, odcięły się od tych słów. Stwierdzono, że jest to prywatna opinia niemieckiego admirała. No, a chwilę później Szynbach podał się do dymisji i wtedy, pięć miesięcy temu, ambasador Andrzej Melnyk mówił bardzo dużo o niemieckiej arogancji, mówił o niemieckiej megalomanii. Samą dymisję dowódcy niemieckiej marynarki wojennej pochwalił, ale uznał, że to nie jest wystarczająca reakcja Berlina, że to jest za mało na odbudowanie zaufania. No, i jak się to ma do obecnych słów am, ukraińskiego ambasadora i reakcji ukraińskiego MSZ-u? Ja myślę, że słowa ministra Zbigniewa Rała, które zresztą padły także w, w serwisie Twitter, z podziękowania dla Dmytro, Dmytro Kuleby, no, są absolutnie, jakby ta reakcja jest absolutnie niewystarczająca. Nie, nie no, to, że MSZ ukraiński się odciął od tych słów, to, to bardzo dobrze. Natomiast ja uważam osobiście, że Andrzej Melnyk powinien zostać odwołany ze stanowiska ambasadora. To nie jest miejsce na taką nacjonalistyczną, czy szowinistyczną publicystykę, a tego się tak naprawdę Melnyk, Melnyk dopuścił. Możemy jasno artykułować dzisiaj i powinniśmy jasno artykułować i naciskać na polski MSZ, aby, aby, aby no, forsował kwestię zakazu kultu zbrodniarzy na Ukrainie. To jest absolutnie wykluczone, aby polskie relacje czy relacje polsko-ukraińskie były budowane na kłamstwie i na kłamstwach i na kulcie zbrodniarzy i ludobójców, którzy, którzy mordowali, mordowali Polaków. Warto tutaj zauważyć także, że kilka tygodni temu, dokładnie 17 czerwca bieżącego roku, portal ONET poinformował, że na podstawie dwóch niezależnych źródeł w polskiej dyplomacji Mm Przekazał informację, iż władze Polski miały podjąć decyzję, żeby w relacjach z Ukrainą wyciszyć spór o gloryfikację Stepana Bandery i przestać przeciwko temu kultowi protestować. Odtąd tak naprawdę sprzeciw Polski miałby się ograniczyć tylko i wyłącznie do kultu naczelnego dowódcy ukraińskiej powstańczej armii, czyli Romana Szuchewicza, o którym już wspomniałem, oraz dowódcy UPA na, Wołynu, na wołyniu Dmytro Kłaszkiewskiego. Pseudonim Kłym Sawur, ludzi, którzy bezpośrednio odpowiada odpowiadali za mordowanie Polaków. No, ja osobiście uważam, że tego typu decyzje się bardzo szybko mszczą, i to już widać, że dzisiaj ta absolutnie bezkrytyczna, bezwarunkowa pomoc, jakiej Polska udziela Ukrainie, także ta pomoc militarna, nie jest traktowana z szacunkiem, wręcz odwrotnie, jest traktowana jako słabość, i widać, że tutaj czołowi ukraińscy. Dyplomaci pozwalają sobie na bardzo wiele, no, widząc słabość po prostu państwa, państwa polskiego, widząc właściwie tę bezwarunkową pomoc i, i nie stawianie żadnych granic, jeśli chodzi o gloryfikację ludobójców. Uważam, że jeżeli to jest prawda, to co, to co napisał portal ONED, to mamy do czynienia z dziedzictwem z absolutnym działaniem przeciwko polskiej racji stanu, przeciwko polskiemu interesowi narodowemu. A warto tutaj jeszcze przypomnieć, że w lutym 2017 roku Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika do rzeczy stwierdził, że, cytuję, Ukraina z banderą do Europy nie wejdzie. Koniec cytatu. W tamtym samym w 2017 roku w lipcu Witold Waszczykowski, ówczesny minister spraw zagranicznych, także stwierdził, że Polska może zablokować aspiracje europejskie Ukrainy, chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej, właśnie z powodu polityki historycznej, którą prowadzi, prowadzi Kijów. No i warto zadać sobie pytanie, jak to się stało, że w ciągu ostatnich pięciu lat doszło do tak potężnej wolty o zmiany o 180 stopni polityki wobec, wobec, wobec Ukrainy, gdzie z jednej strony mamy do czynienia z przyzwoleniem na Kult zbrodniarza i ludobójcy, gdzie polski MSZ właściwie jest bardzo uległy wobec strony ukraińskiej. No, warto tutaj przypomnieć słowa ministra, słowa rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasza Jasiny, który powiedział, że, cytuję, jesteśmy sługami Ukrainy. Koniec cytatu. Myślę, że tego typu wypowiedzi, no, stawiają pod znakiem zapytania w ogóle kwestie realizowania polskiej racji stanu dzisiaj. Ja uważam, że w absolutnie. Niemo, takie, takie słowa, które, które wypowiedział Andrzej Melnyk, są absolutnie niedopuszczalne, i strona polska powinna twardo domagać się odwołania tego człowieka z funkcji ambasadora Ukrainy. Dziękuję Państwu za uwagę.